10.30, halo? Halo, 10.30? Kurwa, jego macie pana Motorola. Słuchaj, wariacie, jestem już na służbie. Drzemłem się chwilę. Dobra, twoje 20.30.48. U mnie też czysto, jakaś kurwa... Chevroleta kurwa pakuje na dwie siatki. Ta. Będę dawał znaki, czy się kurwa nie będzie parkował na tego, na inwalidów. I też się kurwa pruje na inwalidę. Przez dobioru. Dobra, autka już łeb. Chłopie, zatkaj pizdę już. Halo, kurwa! Zmiana taśmy. 54 do 48. Halo. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Kosztuje zostawienie auta na noc 5 zł. Zależy, no na dobę to masz 18 zł najlepiej. Za godzinkę podwojako liczymy. Kurwa się tu... Nie dostałem jeszcze tego stroju ochroniarskiego. Nocka do 6 dzisiaj walona jest, kurwa, gościu. Zależy jaki wóz, jakie miejsce je. No zadaszone mam z tyłu, kurwa. Dwa miejsca takie, blaszaka postawiłem. To ci nic nie będzie padać, nie? Cycuś glancuś, kurwa. Za 2000 łapek w górę robię fikołka w budce, nie? Sury auto ci kroją za budą 5 złotych. Co ty pierdolisz, kurwa? Jutro będę miał strój już ochroniarski. Dzisiaj na razie na takiej zaraz to sprawdzę. Poczekajcie, ktoś kurwa się kręci koło to i to ja jebana. Kurwa! Znowu te jebane szopy! To pewnie te szopy zajebane, sprawdzę to. Trutkę naokoło trzeba rozsypać, bo cały czas wchodzić. Musicie koło to i to ja trutkę rozsypać, bo to będzie wchodzić cały czas. Bez odbioru. Na 2 miesiące się zatrudniłem na razie, ale mam żumeczka, co mnie wkręci, kurwa, na ochronę w realu. To będą jaja. Dobra. 21 papież 37. Po ile macie ropę na tej stróżówce? 5 złotych. Spuścili my z Jelcza takiego nowego. Kurwa, najlepsza jakości ropa, chłopcze. Mam w słoiku trochę, tam będzie z pół litra i 3 litry w karnistrze, kurwa, mojego wuja sama. Szuka czegoś w tym bagażniku. Już, kurwa, z 20 minut tam stoi, nie wiem, czy to w ogóle jest chłop, wiesz... Czy to jest jego samochód w ogóle, nie? Pokazał plakietkę, mówi, że twój, mój Chevrolet. A ja do końca tego nie sprawdzę, kurwa, też nie mam takiej mocy, nie? Słuchaj, sprawdź mi tego w Chevrolecie, kurwa, srebrnym, co tam pakuje torby. Jeszcze raz mi go sprawdź, wyrzuć mi go na bęben. No i co? To jest jego samochód, czy nie? Brunatny jarząb, hasło. Nie, dzisiaj na centrali tam jest rozpierdol, kurwa, nie? Ciężki rozpierdol jest. Byłem na zakupach. Tu siemanko. No, tu pokażę, unboxing właśnie zrobię widzom. Co takie, co kupuje ochroniarz po 2 godzinach pracy. Już możecie zgadywać na czacie. Ja się loguję do sieci. 10.28, wróciłem na służbę, jestem na swoim gabinecie. No to wam pokażę, już mi się sok kapi skończył. Zawsze sobie go piję na swojej zmianie. Teraz będzie z grubej rury, pokażę wam. Czekaj, sobie wysiąkam, kurwa, kulfona. Jedyneczka na czacie, jeśli chcecie, żebym rozpakował zakupy teraz. 2, jak chcecie, żebym te zakupy rozpakował za chwilę. Zabawimy się trochę. Siemanko, witam w moim vlogu, to jest Stróżówka TV. Dzisiaj pokażę wam moje proste zakupy na nockę. Robię dzisiaj od 22 do 6 rano. Mój plan dnia jest bardzo skomplikowany. Zawsze zaczynam dzień od takiej terapii wstrząsowej, czyli od sportu. Bieganie, siłka, jakieś sparingi z chłopakami na hali. Potem chwila medytacji, obiad, ale dosyć o moim dniu. Pogadajmy o mojej pracy, którą kurwa uwielbiam. Dzisiaj zaprezentuję wam mój standard package. To są lejsy prosto z pieca, opiekane. Zawsze sobie zajadamy z chłopakami tutaj na budzie. Elo w skrócie, twój stary na fiucie robi piruety, kurwa, na jarmułce. Lejsiki, bejki. Co? Kozak. Lejsiki, bejki? Tak jest, paprykowo oczywiście. 5,29 kurwa, ale stać mnie. I wariaty. Zawsze najważniejsze jest to, co pijemy w robocie. Zapojka tak zwana. Różnie ludzie podchodzą. Herbatka, kurwa, są kawosze, są kurwa yerba majtacze, a ja dzisiaj proszę, pokażę wam, spokojnie, no. Okej. Okay. That's right, jaki GB, GB chuja warte je. Słuchaj to. No to? Coca-Cola Zero. Bez odbioru. Cała. Wyjebane mam na biedę, mordo. Ja. 2 litry coli. Od sosu mi się w głowy tu pierdoli. Zajebałem moli. Elo, ona soli. Wini nie pyta, co ty tyle soli. Elo. Twoja stara jest ściero. Właśnie tak. Bujanko w kanciapie, twój stary się po plecach drapie. Elo, ja pozdrów dupia. Franka, dziwka zadupia, tak powodzi kijanka. Elo, jak kijanka z grupą. O, koniec. Właśnie ta. Elo. Dobra. Tak wygląda moje życie. I oczywiście siateczka, patrzcie, ja wam mogę zaprezentować. Siatka. Wiesz, szacunkiem, bierzesz siatkę Nike'a, patrz. Składasz se. No to na zakupy, a wiesz, a frajer, kurwa, bogaty wyrzuci, mamusia da, kurwa, ten, a prawdziwy facet, kurwa, schowa sobie siatkę, kurwa. Już tego dosyć życia, kurwa, siedzę w tej kanciapie zajebanej. Jak chce się żyć, nie? A gdzie mi się chciało żyć, kurwa? RP, no, Aryku, ja bym chciał pograć w RP, w ligę, w FIFA, ja bym chciał, no, ale... No w robocie do 6 siedzę, potem co, gówniaka z przedszkola wywożę kurwę jebaną, na 8 mam człowieku tam jeszcze opłaty ZUS-u zrobić, no i co, 10 do spania, 18 się budzę kurwa znowu na siłkę, 22 na garaż kurwa znowu ty. Ja bym chciał grać, wiesz, znajomi się poustawiali, kurwa, jeden z drugim, ruchają fajne dziwki, chodzą na melanże, fajne ciuchy. Kurwa, zostałem w piździe z tym wszystkim, chłopie. Problemów najebało się na łeb, kurwa. Wódki mi się nawet nie chce pić, ani kurwa jointów jarać. Dragi, nic mnie nie jara. Siedzę w tej budzie, uciekam, kurwa, od tego, co mnie spotyka w domu. Ja już stary 3 tygodnie nie piłem. Wyjebane mam w tą wódkę. Zaraz tu odpalę wódkę, kurwa, i tyle to będzie, kurwa. O, słuchaj Marek, bąka ktoś pierdolą na 9, sprawdź to. O kurwa. No, walą bąka, kurwa. Ej, ja muszę... Jakiś bącur. Słuchaj Marek, ten koleś koło Chevroleta cały czas tam stoi. Cały czas się patrzy, no ja nie wiem, ja będę dzwonił do szefa, nie? Szefa będzie wyjaśnił, szefa. Ciekawe, zobaczymy jak tam Wulej, kurwa, czy coś strzelił, ale chyba nic nie strzelił, bo jakby strzelił, to by, kurwa, pisali mi. Też nawet meczu nie oglądnę, bo tu transmisji mi nie pozwala, kurwa, puścić, szefo. Słucham cię, Mareczku, co jest grane? 515 kod przemysłowy, powiedz mi, w dwójce jest wolna linia? Marek. Się nie odzywa, kurwa, raz coś powie, wydługa coś. A najlepsza o północy... Maruś, nie słyszę cię, jakieś zakłócenia są, kurwa. Tak, okej, sprawdzę to. To poczekaj tam jeszcze minuty, dobra? Weźcie latarki, bo tam ciemno jest teraz. Z takim stróżem 5 zł. A łopie, coś pierdolisz, smuty. Dobra, 3,34. Słuchaj, że mnie nie, łopie, nie wynoszą chłopa, tylko se gościu w dywaniki trzepie, kurwa, a ty się prujesz, kurwa, rozumiesz? Parking jest za kościół, kurwa. Każdy może przyjść, każdy może coś zostawić, a ja tu jestem, kurwa, kapłanem, rozumiesz? Ja tu jestem, kurwa, bogiem tego miejsca, rozumiesz? W chuju mam to, czy tam masz zapłacone, czy masz Mercedesa, czy masz punto. Wchodzisz, kurwa, na parking, jesteś, kurwa, u mnie, rozumiesz? To ja tu rządzę, nie? Ja tu wydaję certyfikaty, kurwa, klauzule i kontrakty. Zapłacił, ma dobówkę, niech se kurwa stoi koło tego Chevroleta. Mam wyjebane w swojego Chevroleta, mam wyjebane w niego, rozumiesz, to może tam stać. Ale zobaczysz, mija godzinka twoja, wyjeżdżasz stąd, kurwa. Wyjeżdżasz stąd, chłopie. Ciebie nie ma. Ty mnie schizochrennikiem, czy tam nie nazywaj mnie. Bo ja cię nie wyzywam, kurwo jebana, szmato. I jedzie to, wiesz, no co myślę, no... Będzie jakoś to szło, kurwa, no 40 do emerytury dociągniemy. 15 do budki mi się ktoś pakuje. 10-15 do budki mi się ktoś pakuje, zaraz go kurwa wyjaśnię. Siema. A, to zmienniczka, zaraz będę. Halo? Parkingowy zaraz przyjdzie, proszę poczekać chwilę. Ja tu nie widzę nikogo w budzie, gdzie jest parkingowy? No zaraz, za chwilę będzie. A to śluga się zapalę. Pan poczeka, bo to chyba dłuższe wyjście. No wie pan, ja tutaj jestem tylko utrzymania tej budy, ja tutaj nie wydaję. Jestem takim pomagierem. Panie, no ale kurwa, jak chcę jechać, co? No to pan poczeka chwilę, no minuta pana nie zbawi, nie? O czym pan mówi? No co jest, kurwa? O, jest i parkingowy. Proszę, już może pan kupować bilet. Przenieśmy się na piątkę. Piątka, bo ta linia chyba jest zajęta. Centrala, przenosimy się na piątkę. Halo, centrala, piątka, przenosimy się czy nie? Przenosimy się, przyjęłam. Dobrze, przenosimy się. Proszę pana, tutaj bilet do kupienia pan ma. Andrzej Kiełbasa. Halo, centrala, jestem na piątce, jak mnie słychać? Halo, centrala, jestem na piątce. Halo, centrala, jestem na piątce, kurwa! Mówiłem piątka, kurwa! Chłopie, jakby nie zejdziesz z linii, to ci kurwa samochodu nie wydam, rozumiesz tego? Halo, halo, jesteś na piątce? Kurwa, 020 do centrali, czy jesteś kurwa na piątej linii, bo mnie zaraz tu pokurwi? Halo, kurwa! Ej, kurwa, centrala! Czy jesteś na pierdolonym kanale piątym? Kurwy! Widzicie? Wy nawet parkingu nie możecie ochronić! Nawet parkingu nie możecie ochronić, rozumiesz to? Halo, centrala! Proszę chwilę poczekać, bo mam problem z centralą! Mam problem z centralą. Chwila, proszę poczekać! Ja jebie, wszystko mi się tu pierdoli, no pierwszy dzień jestem, proszę pana! Robokop jebany, pierdolony, kurwa, siedzi. Ej, kurwa, poczekaj, centrala, piąta linia, kurwa, czego ty nie rozumiesz? Bilet chcę, kurwa, odebrać. Halo! Proszę pana, ten Ford Focus to też mój podporany. Może tym Fordem Focusem! Miałeś pójść na piątej centrali, kurwa! No nie da się piątki ustawić. Chuja się na piątki ustawić! Wciskasz, kurwa, po lewej, guziczek, potem do góry plusik, akceptujesz piątką! Ale dobra, jedźmy na czwórce! Nie, poczekaj, kochanie, czyli centrala, spokojnie. Kurwa, panie. Dobrze, jesteśmy na czwartej. Panie, Ford Focus czeka po prawej. Okej. No dobra, ja za chwilę pojedę na centralę, dobra? Bo ta kurwa wierci z czwartego piętra, kurwa. Nie, no nie, ja już z tego parkingu nie skorzystam. Bez kitu. Ja też. Pierwszy samochód, kurwa, po lewej stronie. Panie, człowiek do galerii przyjeżdża i takie numery zawsze. Co pana, samochód. Po kolei, kurwa, po kolei, jaki samochód? Panie, pan tu, kurwa, na centrali se gadasz. Bilet chciałem. Ale nie słuchaj. Poczekaj chwilę, mamy wolne miejsce na parkingu jeszcze, centrala? Ale ja, kurwa, chciałem odebrać, panie. A, odebrać. Ja też wyjechać chciałem, no proszę pana. Bilecików podajcie mi. No to chcę, kurwa, bilet panu daję, tu pana nie ma. Dawaj, no i jaki to jest bilet? Co to jest? Jaki samochód? No niebieski Hyundai Kona, tu pierwszy z lewej, kurwa. Niebieski Hyundai Kona. Mamy coś takiego? Centrala, niebieski Hyundai Kona. Czy mamy coś takiego? Przecież, kurwa, stoi tu, panie, po lewej stronie. Proszę pana, on se może stać, ale to nie może nie być inny, kogoś innego. Myśli pan, że pan ma tylko pana Konę jedną? Proszę chwilę poczekać. To jest ten, co tu stoi po prawej? To jest ta Hyundai Kona, co stoi po prawej? Centrala. Tak, proszę pana. Proszę mi się nie wchodzić w moje kompetencje! Centrala, powtórz mi, kurwa, czy to jest jego Hyundai Kona, bo mnie pokurwi zaraz tej budce. Nie, dobra, nie, spokojnie, to pana Hyundai Kona, ja widziałem, tylko nie chciałem się upewnić. Proszę bardzo, kluczyki. Proszę pana. Dobra, moja kolej, bo ja się tu spieszę teraz do domu. Koszulę pan dostał, kurwa. Spokojnie. Nie. Ja pierwszy dzień w robocie jestem, kurwa, Hyundai Kona, czy ja nie wiem, ten mi chłopiec z Chevroleta wyciąga już, kurwa, drugą godzinę rzeczy. Myślisz, że to jest normalne, kurwa? Ja pierdolę, no. Centrala... Przeparking, kurwa. Dobra, idę do samochodu, gadaj sobie. Dziękuję. No, cześć. Słuchaj, czerwony 3% stoi koło tam niebieskiej Audi. Kiedy ten gość przyjechał? Wiesz coś o tym? To ci wynika jakieś 2 godziny temu. Przyjąłem bez odbioru. A dla pana co tam podać? Ford Focus pierwszy po prawej stoi. To moje samochód. Focus tutaj bilecik. Po prawej. Pierwszy, poczekaj. Jak wygląda Ford Focus? No srebrny taki. Cicho bądź, kurwo! Jak wygląda Ford Focus? Jest jakiś Ford Focus? Jakiś kolor? Podaj coś, poratuj. Ford Focus. Jaki kolor? Tu podjechał jakiś Ford Focus, bo gościu mówi, że zaparkował Forda Focus. Ja nie wiem, jak to kurwa cholerstwo wygląda. Nie u nas, nie nasz parking. No, pan chyba parkingi pomylił, bo to nie, na naszym parkingu nie stał żaden Ford Focus. Proszę pana, za budką. Pan się rozejrzy. A, za budką był jednak Focus. Dobra, wydaję go. Tak, proszę tutaj kluczyki. Wydaję, ostatni raz to parkuje. Nie, teraz będzie zniżka na dobówkę. Dziękuję, do widzenia. Ale nerwy. Halo. Słucham. Ale panie... Chłopie, czyż pan już wyjeżdżał tym samochodem? To nie jest kurwa sklep. Ale kurwa miał być strzeżony i mam rysę na prawym boku, kurwa. Ale chłopie, może przyjechał z rysą, no to już nie do mnie pan, ja panu wydałem kod, tak, słuchaj, jakaś rysa jest, kurwa, jakieś jaja są normalnie tu. Proszę pana. O? Jak kurwa z rysą przyjechał, jak z rysą nie przyjechałem, zakupiłem. Może rysa, może smuga, ja wiesz, syn zakupił Mercedesa ostatnio, chłop nie umie go umyć, kurwa, smogi zostawia, płacze, żali się, kurwa, że mu zepsuli, wiesz o co chodzi. Pan może coś zobaczyć źle, kurwa, może coś tam zmusnęło, bo jak pan tam palcem przejedzie. Nie, panie, ja pod palcem czuję, że jest gniotka. Coś czuję, nie wiem. Słuchaj, ten chłop zobaczył, że mu wyjebałaś w ten boczny i kurwa się sra. Proszę pana, ja mogę to wyjaśnić tutaj z centralą, ale ja panu nie obiecuję, no ja powiem pan, ja tu cały dzień był... Powtórz. Proszę pana, kurwa, do mnie pan mówi czy do Radyka? Pan ma na majtach, a nie na aucie. Dostałem informację, że pan ma rysę na majtach, a nie na samochodzie. Ja nie wiem, ja tu przekazuję z centrali, wie pan, ja też jestem pierwszy dzień w robocie. Ja nie chcę też problemów, ja nie chcę... Ja powiem panu tak, ja panu samochód oddałem czy majty? No samochód, no. Wie pan... Samochód oddałem jest na samochodzie. Problemy są, mówię ci, że to nie jest robota dla mnie. Ja wiedziałem ci, że to jest bez sensu od początku. Chłop, nie wiem. Może pan chwilę poczekać, ja to wszystko wyjaśnię. Słucham? Ubezpieczenie ma opłacone. Czy ubezpieczenie pan ma opłacone? W piździe mam ubezpieczenia, jak to poszedł z ubezpieczenia, to on mówi, że on ma to wszystko w piździe. I zwyżki będę miał, kurwa, następnego roku. W piździe mam, wy to macie płacić, kurwa, w tej budzie tam. Już pan tu gotówę szykuje. Proszę pana, ale proszę, wie pan, ja jestem pośrednikiem, ja wie pan... W piździe mam pośrednika, z kierownikiem mnie łączyć. Ale właśnie, chwila, spokojnie. Proszę pana. On chce z kierownikiem. Dobra, wdajcie. Nie. Nie, tak nie może być. Pół paliwa mi spuścili, proszę pana, nie mam paliwa. Hopie, to są już poważne oskarżenia. Pokapowali się z paliwem, tak? Pokapowali się z paliwem. Kurwa, rysę jeszcze dogadam, ale to paliwo to nie przejdzie. Proszę pana, wie pan, to, że pan ma nieszczelny zbiornik, czy tam kurwa pakiet cały ale i... w pisie mam jego nieszczelny zbiornik, ja mam samochód porysowany. Ale, proszę pana... Panie, na klucz był. Przecież to wszystko jest kurwa do wyjaśnienia, proszę pana. Nie, no panie... Kamery są... Co się znalazł? Powtórz, centrala. Co tam pan mówi? Proszę, centrala, co się znalazło, centrala? Musisz powtórzyć. Jeszcze raz. No, przyjąłem, ale chuja rozumiem. Panie, w pizdę se pan włożysz to walkie-talkie, kurwa, zaraz. Albo ja panu pomogę. Porysowany mam prawy bok. Chuj mnie twoje paliwo tam obchodzi z tyłu. Panowie, możemy spisać jakieś wstępne oświadczenia, co tu się wydarzyło, ale mówię, na kamerę wszystko jest wyjaśnione i to jest po prostu nieporozumienie. Niepotrzebnie ta cała energia negatywna spływa na mnie teraz, bo ja tu po prostu pana otwieram, wydaję klucze, posprzątam, ogarnę w koło Hasioka i tyle. A jak ja to mówię, nie wiem, to był mój parking, kurwa, mój parking. Jakby on mój parking, to bym to nie pracował, kurwa. Panie, widzi pan tą plamę z prawej strony? Ale chłopie, to nie jest kurwa pralnia, tylko parking, kurwa, wyjebane mam w te plamy. Plama na podłodze, pan zobaczy, od spuszczania paliwa. Ale to widzisz, no co. Ja pilnuję samochodów, to paliwa ci nie będę pilnował, kurwa, co to jeszcze? Przyjdziesz, kurwa, z krugami, piwa ci będę paliwa... Tutaj strugami spływa, tutaj widzę do tej kabiny. Dawaj go od tego Forda. Przyjąłem, ja wiem, poczekamy na niego zaraz. Słuchaj, żeś, gościu, ty wiesz, kim ja kurwa jest na tym parkingu? Ty wiesz, kurwa, ile ja już tu tracę? Cieciem, kurwa. Może jestem cieciem. I ty wiesz w ogóle, ja już tam pracuję? Jak ja w ogóle kurwa zarobić? Wiesz komu kurwa ty, jakomu ja samochody wydaję kurwa? Wiesz, że tutaj parkuję? Chłopcze, nie chcę się tutaj przekonywać, unosić, ale ty nie wiesz komu ja kluczyki podawałem. Przed chwilą mówiłeś, że pierwszy dzień pracujesz. Tutaj, pierwszy dzień pracuję. Tutaj, a doświadczenie jako parkingowy... Chłopie. Nie, proszę pana. Ja się pana pytam o Hyundai Accent, a pan mi mówi, że nie wjadę, a kurwa samochód mi za szlabanem stoi, to coś to jest kurwa nie halo. Nie no, szlaban już podnosimy, centrala podnosi szlaban, spokojnie. Ale w pizie, ale kurwa, ile mogę tłumaczyć, że mam w pizie ten szlaban, bo mam porysowany samochód z prawej strony, kurwa. Ma, zróbmy tak, ja tu zrobię zdjęcie tego samochodu, tak? Napiszę oświadczenie i po prostu... Piszę nam to zdjęcie, może pan, ja sobie mogę selfie jednąć z tą kurwa tą, ja będę miał podniesioną zwyżkę, a pan kurwa sobie siedział kurwa w piździe, na piździe, w tej piździe. No ale widzisz, to zdrościsz kurwa, że sobie robotę fajną znalazłem, ja ty będziesz jeździł. Słuchajcie, facet, zrobimy porządku, jutro będzie szefo, on tu panu wypłaci, wszystko z kamerą... Numer do szefa teraz, już w tym momencie. Centrala, on chce numer do szefa. Podawać? Centrala, on chce numer do szefa. Nie ma nic jakoś. Ja panu podam. Dyktuję. 898. Moment, telefon wyciągnę, no. 898. Czekaj, też sobie zapiszę. Napiszcie sobie, tam się wyjaśnia. Ja to mówię, ja tego podaję, kluczyki, tyle. No. 123. Dobra. Tam się proszę kontaktować, ja wiem, głupio wyszło. Wiem jak jest, nie? Wiem jak jest. Ale jak ja teraz wyjadę stąd, jak paliwa nawet nie ma. Rysa to tam pół biedy. Panie. Może ma zajęte, wiecie jak to bywa. Wiecie jak to bywa, że ma czasem zajęte... Ale mi tu pani mówi, kurwa, w centrali, że nie istnieje numer. No bo... Proszę chwilę poczekać. Słuchaj, no podałem fejkowy numer, oni się połapali, będzie chyba budka rozpierdalana, ty. Dobra, przestawię samochód za chwilę. Przestawię. Okej. Kurczę, bo widzisz, centrali, proszę pana, my tu też cisną. Wie pan, państwa problemy to jest pikuś, bo pan se rysuje. Nie. Paliwo się odnajdzie ten, a mnie teraz na centralę wołają, ten mnie wyzywa szef, temu numer, tu pan mi ten... Proszę pana, pan jest sam na tytuł. Mogą iść do korpo albo youtuberem zostać, to się kurwa łapie robot. Nie, proszę pana. Pan jest sam, nas jest dwóch. W tym momencie. Zaraz pana wyciągnę. Chuja pan leci. Chłopie, chuja mnie wyciągniesz, to jest kurwa palka. Pleksy kurwa Buda jest, bo to jest kuloodporna, to jest kurwa kurwoodporna dziupla. A panu co zrobił ten kurwa parkingowy? Jak mi co zrobił? Ja nic nie zrobiłem, chłopie, nikomu, ty. Nie do pana mówię, kurwa, tu do pana co przyszedł. Kurwa, no samochodu nie mogę zabrać. Ale to pojebało, chłopie? Zablokował mi bramę. Ty, tu awantura jest. No ale panie, to mi porysowali, a panu paliwo ściągnęli. Bez odbioru. O, kolejny. Chłopaki, dobra, nie będę was straszył, ale zaraz tu będzie kurwa dwuosobowy oddział Justusa z drugą grupą inwalidzką. Słuchaj, panie, nas jest czterech. Albo spierdalacie teraz, kurwa, albo się będziemy przed budką napierdalać. Ja powiem ci tak, to jest druga grupa inwalidzka, wy już kurwa, na was jest kurwa wyrok, rozumieć no? Dawaj trzech i tego z trzecią grupą inwalidzką, kurwa, co ma rentę. Rozjebiemy ich. Dobra, teraz będziesz... Kurwa, zobaczymy, kurwo! Rozjemy was tutaj, tym parkingu, panowie, zobaczymy! Wyciągamy hama z tej budy, nie? Po psyzwanie. Zobaczymy zaraz, jak tam już gadał. Do budki mi się dobierają. Hamie! Puść budkę! Otwieraj te drzwi! Cicho w tej budzie! Hamie! Do budki będzie mi uderzał w szybę! Puszczam szybę! Kurwo ty! Panie, bo nie wejście. Słuchaj, przyjadą zaraz takie kabanosy. Hopie, kabanosy to ty kurwa w dupca z Lidla. Hopie, przyjeżdża trzech opa kurwa, oddział specjalny kurwa drugiej renty inwalidzkiej, opie. Jadą was kurwa. Dawaj. Hopie, dawaj, ty mnie prowokujesz? Ty mnie kurwa prowokujesz? Hopie, no to masz lat. Gdzieś tu kurwa szkołę skończył, gnoju zajebany. Będzie do mnie wyzywał mnie, będzie mnie wyzywał. Panie, spokojnie, widzi pan. Chamie, otwieraj bramę. A co chamie kurwa, ci z szacunkiem do ciebie mówię. Szmato jebana. Panie! Miał im pan samochód, kurwa, tu pilnować, a ja patrzę, paliwa nie ma. Mów do ręki. Po lewej stronie, paliwo gdzie się podziało? Odlał pan ten sztaban? No widzę, no i co? No i najpierw go panu wsadzę w dupę, a później podniosę. Chłopie, co ty do mnie gadasz? Do budki panie... nie wejdziecie, możecie se tam oszczerstwa pisać na mnie. Mam chwilę za... Co jest grane? Powtórz, powtórz. Co jest grane? Jakie kurwa zachowanie? Dobra, zabramy raz. Halo! Walkie-talkie cię kurwa zepsuło, panie. Halo, jako kurwa zachowanie, co ty pierdolisz? Gdzie pana wsparcie? A, Mikrzyku. Ty mi będziesz kurwa rozkazywać, jak mam w budce kurwa zarebać na chleb? Mikrzyku? Mniej głodu i wojen na świecie, kurwa, nie miej krzyku! Ja się w bizach pojebało! Chamie z budy wyłaz... Co? Jak się wybiorę tą centralę, to zobaczymy inaczej, kurwa. Mniej krzyku? Kurwa. Przecież głodu na świecie nie widziała, kurwa, tam mniej krzyku mi mówi. Bez odbioru. Panowie, no coś trzeba z tym zrobić, kurwa, no siedzi chłop, kurwa, ma ogarnąć parking, ja za to płacę. Musi być odszkodowanie, za to paliwo spuszczone, to o, nie popuszczę hamon. I patrzę jeszcze w oponie, człowieku, spuszczone te powietrze, a chłop mówi, gościu, że pilnuje auta. Chłop mi rozjebał szybę. Kurwa. Over 15 szybę mi rozpierdolili, od prawej. Ja ci, kurwa, zaraz tam szybę rozdupcę. O, to zajebiście. O nie, auto zarysowane. Jak pan pilnuje tego samochodu? Zamknął się kurwa w budzie i siedzi kurwa i na radyjku czeka, się kurwa bateryjka rozładowała. Cieci pan stary. Co robimy, no pan stracił paliwo. Nie wejdziecie kurwa. Ja mam porysowany samochód kurwa, a panu co zrobili? Jak zarysowali mi samochód, paliwa odlali, powietrza w kołach nie mam, na cegłach został samochód. Tak pilnuję. Ja widziałem, że pan tam jakieś gierki gra, a nie pilnuje samochodu. I chłopie, ja się patrzę na samochody, wszystko. Zgłaszam to jutro do pana szefa. Chłopie, jestem nietykalny w pracy, człowieku. Płacić pan będzie odszkodowanie. Pracuję na tym parkingu, kolego, od 9 godzin i od tego czasu też żaden samochód nie zniknął. Powiem ci więcej. No bo kurwa, samochodów przybywa. Nie wydał, panie, kurwa, żaden nie mógł zniknąć, bo nikomu coś pan kurwa bileciku nie oddał, bo wszystkie rozdupcone. Dobra, dobra, to nie ma sensu, panowie. Słuchajcie, ja mam drabinę w bagażniku, wbijamy mu się tutaj od góry, no, tutaj pleksy tam, no, nie ma. Możesz sobie koło drzewa postawić, wyjść na drzewo i się z niego spierdalić, chłopie. Co ty w ogóle mi tu kurwa straszysz mnie? Tu weź mi spokój, ty. Ja jestem w robocie, ja mam łom w tym bagażniku. Chodźcie tutaj, pomożecie mi, wypierdolimy to okno. Chłopie, ty się bez pleksy chcesz rozwalać, chłopie, ty. Idziemy. Zobaczymy jaki cwaniak będzie wyglądał. Ja? Tak? Franek? Franuś? Franek, gdzie masz samochód? Kurwa, tu na prawo. Ten Mercedesik. No i patrz, kurwa... No, zobacz, na cegła jest został. Dobra. No, wyjmuj tego łama. O kurwa, i co, ja mam jebać tutaj szybę? Daj, przypierdol mu w tą szybę. Dobra. A ta teleskopowa to też twoja? Czekaj. Nie, to zostaw, to na później. Czekaj. Już se kurwa co robię. Panowie, no co ty mi koło budki, chłopie? Zostaw to idzie. Nic nie idzie, chłopie, ty nie otworzysz tego. Ale po chłopaku dzwonimy. Kurwa, dziecię pan 38-40, czy mógłbym się napić dobrej kawy? Są tam do tego. Świetnie, proszę o większe zaangażowanie ze strony centrali. Bo tutaj po prostu jest kilka rzeczy do wyjaśnienia. Ty, to Boxdel chyba. Nie, ja twój samochód zostawiłem, halo. Bez odbioru. Gdzie jest pan cieć? Co jest? Kto to mówi? Boxdel, kurwa, miał mi pan samochód. Kurwa, Boxdel, ja pierdolę. Witam serdecznie pana. No, w czym pomóc? Panie Boxdel? Może pan wyjść ze mną tutaj przed... No z budki aktualnie nie mogę aktualnie tutaj z budki wejść, bo w gabinecie mamy specjalną... Jak? To macie specjalne. No specjalny to pan chyba jest. Ja ci kurwa dam gabinet, ja ci kurwa dam gabinet. Na razie z budki nie mogę wyjść. No co, mogę tu panu pomóc? Słucham pana, no co tam słychać? Co się tam stało? Panie, weź pan do mnie. Panie! Oszust, pijak! To jest pan oszust, kurwa, 18 zł. Jaki kurwa, mam wyjść tu całkiem godzinę jebać, ty kurwa gadasz do mnie o oszust, chłopie. Normalnie w robocie legalnie pracuję. 18 zł płaciłem. Złodziej jeszcze. Mamy tylko jednego Boxdela. Pijak i złodziej, a złodziej, bo każdy pijak to złodziej. Widział pan mojego... Każdy pijak i złodziej to cieć. Mojego BMW? To BMW od Isamu? Tak, właśnie to. I co tu się stało? Czemu są rysy na całym sałacie? Jak pan pilnował? Słuchaj kolego, ja już z takimi gośćmi będę... Rozumiesz mnie? Wiesz kim ja jestem? Jestem Boxdel, sławny youtuber. Masno ni, masny samochód, kurwa, miał być masny. Mam tu awanturę. Masno ni. Ty, masno ni, słuchaj, gościu, ty do mnie gadasz, bo nie, kilka filmików ja nagrałeś, kurwa, jak się tam w klatce biłeś, to możesz pomiatać mnie jak śmiecie. Ja dupia, co goś, kurwa, ty. Weź go po prostu do okienka. Ale wam się wszystkim pojebało w bani, kurwa, wam się w bani pojebało. Będziesz mnie traktował jak szmatę zwykłą, bo co, bo to by w życiu wyszło, kurwo. Weź go tu do okienka, po prostu. Chłopie, o tym BMW zapomnij, kurwa, zapomnij o tym BMW, chłopie. Zapomnij! Zapomnij, ja ci tego samochodu nie wydam! Chłopie, ja ci go nie wydam! Zrobię na YouTubie. Co ty możesz mi... to. Co ty możesz mi zrobić na YouTubie? No, nagrywać mi na live teraz, ferki prowadzę. No, karyło nie, widzowie, patrzcie. Świecie grał w gierki i zarysował mi samochód. Kajno, masnowa, pierdupia. Tak, jest, przyjąłem, co jest? Nie, czekajcie, ja idę to ogarnąć. Kawa z mlekiem i dwa słodziki. Ci kurwa damka bez mleka. Może być serniczek, za chwilę po niego wstąpię na centralę. Bez wyboru. Serniczek będziesz. Panowie, muszę na chwilę zejść do centrali. Wyjaśnijcie tu sobie swoje sprawy, będę za chwilę. Ja panowie, mam troszeczkę zasięgi tutaj w sieci, takie masne zasięgi, ja tutaj wszystko nagłośnie. Ja no i co tam? Tutaj pan Cieciu wyjaśniliście coś sobie? Ja ten Hyundai Kona tutaj pięknie przyjechałem i on mi mówi, że pierwszy dzień jest pracy, a pan, panie Michale mi tu mówi, że 2 dni temu mu na piwku dał 100 zł i on teraz siedzi. No to Boxdel kręci coś. Dziękuję za donate'cika, nie wiem czy wrócę do vlogów, bo na razie mam robotę tutaj kurwa na stacji i pozdrawiam... Kogo ja tu miałem pozdrowić? Z tej budy zajebanej? Panie Boxdel, słucham, chłopaczku. Pan tu się zaangażował finansowo w ten nasz precedens i do okienka go proszę, tu pod drzwi. Kajłoni? Tu? Tu pod drzwi te... dupia, tu pod drzwi ma snuwa, siadaj, chłopie. Ale gryf na budo, ty! Panie... Ja 13 zł zapłaciłem za 2 godziny i mam porysowany samochód, a pan sobie jest w stanie wpierdalać pierdolony serniczek, tak? Zobacz, jak ze smakiem jest. Zobacz, nagrywaj patrz. To, nagrywaj to. Weź tam te... Dawaj, wrzucimy go na YouTube. Na YouTube wrzucimy. Na YouTube będzie. Czy jest grany? Centrala? Na YouTube. Jadłem pączka. Ale skąd centrala wie, że kurwa jadłem pączka w łóżku? Co to kurwa ma znaczyć? Porysowany kurwa od błotnika po prawej stronie z przodu po kurwa błotnik po prawej stronie z tyłu. Weź... Dobra. Do lakiernika, okay. Bo do mechanika może trzeba się przejść kurwa, nie na parking jeździć kurwa. Chyba wam to szukać. Ja pierdolę i gość mi kurwa. Stary nie wiem, jak chcesz to przyjść, ja jestem, wyślę ci zaraz ten.